Co Edward Miszczak czuje, gdy mówią o nim człowiek miotła? Nowy dyrektor Polsatu odpowiada Faktowi. To było jego pierwsze oficjalne wystąpienie w Polsacie. Na wiosennej ramówce stacji... Edward Miszczak, mimo wielkiego doświadczenia i obycia ze sceną, tym razem wydawał się nieco onieśmielony. Fakt zapytał dlaczego? To wszystko rzuca na kolana. To było moje pierwsze publiczne wystąpienie w tej stacji. Byłem wśród nowych ludzi, nowych szefów, to nowa robota i to zawsze jest onieśmielenie, powiedział nam nowy dyrektor. Co czuje Miszczak, gdy nazywają go człowiekiem miotłą? W Polsacie zaczyna się nowe, ale jak będzie i co się zmieni, dowiemy się tak naprawdę jesienią. Wiosenne propozycje są bowiem przygotowane jeszcze przez Ninę Terentjew. Choć już dokonano pewnych roszad i z popularnym show stacji Twoja twarz brzmi znajomo pożegnali się Katarzyna Skrzynecka. Piotr Gąsowski i Michał Wiśniewski, to tak naprawdę największych zmian należy oczekiwać jesienią, kiedy to za propozycję Polsatu Miszczak będzie odpowiadał w całości. Po zwolnieniu lubianych artystów, na salonach od razu zaczęto plotkować o sympatiach Miszczaka i nazywać go człowiekiem miotłą. Jak on sam się czuje z określeniami miotła Miszczak? Zupełnie nie wiem, dlaczego tak się mówi. Ja jestem od brata Alberta ekumeniczny człowiek, więc nie wiem, dlaczego mam opinię, że tak wymiatam. Myślę, że to przekazanie władzy odbywa się w bardzo fajny sposób, ja nie znam takiej sytuacji na rynku. Ludzie myśleli, że między mną a Niną zrobi się jakieś piekło emocji, a jest prawdziwe Love Island. Ale ona ma trochę inny gust, ja mam inny gust, więc na pewno jakieś zmiany będą, powiedział Faktowi Miszczak. Co Edward Miszczak zrobi z Disco Polo w Polsacie? Odkąd kilka miesięcy temu gruchnęła wieść, że to Edward Miszczak będzie nowym dyrektorem Polsatu, zaczęły się też spekulacje na temat nowości, jakie będzie chciał zrealizować. Już od wielu tygodni plotkuje się, że Miszczak chce, by i Polsat miał swe śniadaniowe pasmo. Na giełdzie nazwisk, które miałyby prowadzić poranny program, wymieniano m.in. Macieja Dowbora z Joanną Koroniewską, czy Marcelinę Zawadzką. Szeptano też, że Disco Polo, tak bardzo związane z Polsatem od początku istnienia stacji, zniknie z anteny. Co na to Miszczak? Co do telewizji śniadaniowej, na razie o tym w ogóle nie myślimy.
Dziś największe potrzeby, jakie ma telewizja, to Polsat Box Go, a tam na śniadaniówkę nie ma miejsca. Co do disco polo, ja za wieloma gatunkami muzyki nie przepadam, ale to nie powód, by miały znikać. Moje preferencje muzyczne, seksualne czy inne nie mają znaczenia. Ja staram się analizować to, co jest prawdziwą ofertą firmy i czego ona potrzebuje, stwierdził. Ogromne doświadczenie i wiedza nie zawsze zapewniają jednak sukces. Edward Miszczak przyznaje, że czeka go trudne zadanie. Nie będę grał życiowego pewniaka, dla mnie to gigantyczne wyzwanie pod koniec zawodowej drogi. Ja podlewam to dziecko w sobie, tę radość, że coś fantastycznego mi się trafiło i że mogę coś zmienić, pójść w nowe obszary z radością odkrywcy, powiedział nam.